Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Dzięki filozofowaniu będziemy żyć bardziej świadomie. Radio Filozofów. W naszym studiu są Wojciech Zalewski, Beata Serapata, Marzena Dudziuk-Koluch. Zatem dzisiaj naszym tematem rozmowy jest problem prawdy. Czy może któraś z pań ma jakąś intuicję, od której moglibyśmy wyjść przy naszej dzisiejszej rozmowie? Pani Beatko, czy jest? To znaczy, oczywiście zawsze pytam o człowieka i myślę sobie tak, że człowiek, a jego prawda o własnym sobie, że tak powiem, jest czasem podatna na iluzję. Prawda i iluzja jakby się zazębiają. Człowiek czasem ma wyobrażenie o sobie, takie, które jest akurat niezgodne z prawdą obiektywną. I można się zastanowić, co tutaj, jaką definicją byłaby prawda obiektywna, czy w ogóle jest możliwa definicja prawdy. No właśnie z tą obiektywnością przynajmniej wydaje mi się, że jest duży problem już na pewno w naszych czasach, bo co byłoby obiektywne, jeżeli ja na przykład patrząc na panią Beatkę będę mówiła, pani Beatka jest mądra, wspaniale maluje i rzeczywiście zobaczymy, porozmawiamy z panią Beatą, potem zobaczymy jej obrazy malarskie, no to tutaj może zajść przynajmniej taka możliwość, że rzeczywiście to jest prawda. No ale jeżeli kogoś innego spotkamy i ten ktoś nie maluje za dobrze, ale też będzie mówił o sobie, że jest świetny i że maluje, no to wtedy troszeczkę to się nam cała ta koncepcja też sypie, prawda? Także nie wiem, ten kryterium obiektywności dla mnie jest dosyć podejrzane. Czy może sprecyzujmy to, kryterium obiektywności, jak rozumiem, tutaj się poruszamy na gruncie tak zwanej klasycznej teorii prawdy, która głosi coś takiego, że prawda jest to zgodność sądu w znaczeniu myśli, zdania z rzeczywistością, prawda? Z tym, co obiektywne właśnie, czyli podmiot plus to, co obiektywne zewnętrzne, rzeczywistość jako taka, prawda? Tak, i że da się to sprawdzić, znaczy, że mamy jakieś narzędzia, prawda? Tylko się jeszcze można zastanowić nad tym, jak poznajemy rzeczywistość. Poznajemy ją zmysłami, a zmysły czasem mogą ulec jakiemuś złudzeniu. Nie? Ale poznajemy też poprzez intelekt. Tutaj dokładnie. Już mamy silniejsze. Tak. Tutaj na przykład kłaniałby się Platon, prawda, z całą tą swoją, jest właśnie w filozofii też ta koncepcja tego trójkątu platońskiego, który właśnie zakłada, że oprócz rzeczywistości, zmysłów i orzekania o niej jest to odniesienie do takiego świata idei platońskich, które są niezmienne i które jakby dają nam wzór do mówienia o tej prawdzie. No tylko, że tutaj inaczej, idąc tym tropem platońskim, no to musimy się koniec końców odwołać do jakiejś intuicji, prawda, w człowieku, do jakiegoś może uczucia, czy ono byłoby jakimś ostatecznym kryterium, no bo możemy człowieka sobie rozpisać na różne części, powiedzieć wola, możemy powiedzieć rozum, możemy powiedzieć właśnie uczucie, możemy też powiedzieć zmysły. I teraz pytanie, co jest tym czynnikiem w człowieku decydującym tutaj, prawda, który pozwalałby uchwycić to, co między podmiotem, prawda, jakimś w cudzysłowie mną każdorazowym, a rzeczywistością obiektywną, zewnętrzną. Co jest tym kluczem, prawda? No, wydaje mi się, że no, podczas wszystkich możliwych koncepcji filozoficznych przez wszystkie wieki no, były różne odpowiedzi, prawda? Ale jeżeli mamy młodego człowieka i on mówi, nie wiem, kocham, nie wiem, Jaśka, kocham Małgosię, Basię, to tutaj i gdzie będzie to jego kryterium? Wydaje mi się, że w uczuciach, prawda? I nawet jeżeli Basia, Kasia, Janek i nie wiem, i Krzysiek są źli, na przykład nie są ludźmi w porządku, to ta osoba i tak zignoruje ten argument racjonalny, bo ta osoba po prostu kocha, kieruje się emocjami czy głębszymi uczuciami. I tutaj ta prawda tego człowieka
No tutaj jest właśnie bardzo dyskutowalna i to jest bardzo ciekawy oczywiście problem. Tak, tylko pytanie właśnie o to, czy możemy w takim razie tutaj mówić o jakiejś obiektywności, prawda? No, dla mnie niestety nie. Obiektywność jest już takim terminem, który jest, bardzo porządkuje rzeczywistość. W dawnych czasach obiektywny był, nie wiem, można było właśnie tutaj Boga poprosić o taką obiektywność albo absolut. Były takie narzędzia, które zwalniały nas troszeczkę z takiej odpowiedzialności o ten cały trud odniesienia się do prawdy. Ale ta głęboka intuicja, wydaje mi się, przynajmniej w moim najgłębszym przekonaniu, takim dobrym kierunkiem, znaczy takim, gdzie możemy poszukać, na czym ona się zasadza, jak można na przykład młody człowiek może rozpoznawać, gdzie szukać tej prawdziwości, gdzie ewentualnie ta zgodność zachodzi. Nie wiem, jak tutaj Państwo myślicie. Znaczy, tak myślę sobie o Arystotelesie, który właśnie powiedział, kocham Platona bardzo, jego ideę, ale jeszcze bardziej kocham prawdę. Ale tą prawdę Arystoteles chciał unaukowić, to znaczy dojść do niej po prostu pewnymi teoriami, może też i matematycznymi prawie. Więc to jest też takie rozważanie czasem z pogranicza jakiegoś dywagowania. W pewnym momencie się mi tutaj nasuwa Heidegger, który mówi, właściwie w życiu naszym chodzi o prawdę bycia. I znowu się zastanówmy, co myślał o tym Heidegger. Co znaczy prawdziwie egzystować? To znaczy mieć samoświadomość swojej własnej prawdy. Jak to rozpoznać? To są zagadnienia niezwykle, można powiedzieć, nie takie łatwe do zdefiniowania. Tylko cały czas się obawiam takiego możliwego relatywizmu, prawda? Ja mam swoją prawdę, ty masz swoją prawdę. No właśnie, cały czas ten taka pokusa subiektywizmu, prawda? A jednak to pojęcie prawdy, jak sądzę, ma w sobie to ciążenie właśnie ku takiej... prawda jest jedna, albo nie ma jej w ogóle, prawda? To jest ten dylemat, no bo jeżeli mówimy o mnogości prawd, no to wtedy jak można mówić o jakimś fałszu na przykład, prawda? No to nikt nie tutaj potrzeba tego kontrastu między prawdą a ewentualnym fałszem, kłamstwem może, prawda? No bo to jest też pewien problem. Tak, gdzieś ta opozycja, prawda, powstaje. Ale też jeszcze zanim wrócimy tutaj do tego najważniejszego zagadnienia właśnie, że gdzieś ta prawda powinna być jedna, że oczywiście te cząstkowe prawdy mogą partycypować w tej prawdzie, jakoś tam w niej, prawda, uczestniczyć, ale powinna rzeczywiście być jedna, ale nie wiemy, czy możemy to nazwać właśnie obiektywnością. To przecież jak ludzie rozmawiają, nie wiem, o UFO, to w obrębie ich rozmów, jak oni się umawiają, że UFO istnieje, to jest pewne założenie. No my się też umawiamy, na przykład, że rozmawiamy dzisiaj o tych krasnoludkach. Filozofowie uwielbiają rozmawiać o krasnoludkach. I umawiamy się, że one są. No to pani Beata świetnie namaluje, pan świetnie też tutaj opisze ich zachowania. Ja będę starała się zrobić z nimi jakiś film. No i będziemy o tym mogli bardzo długo rozmawiać. I umówimy się, że one istnieją. I to będzie ta prawda taka, jest nazwana fachowo prawdą koherencyjną. Tak. Ale jakby też abstrahując do tych dosyć trudnych nazw, myślę, że no w ogóle ten żargon filozoficzny jest trudny, to tutaj znowu mamy problem, bo my się umawiamy, my się spotykamy. Partie rządzące też na przykład mają swoje prawdy. Religie też posługują się swoimi prawdami, a jednak i cały czas ten konflikt jest, bo każdy przecież wojny też również dotyczą tego, która religia jest prawdziwa, który punkt widzenia jest prawdziwy. I każdy jest święcie przekonany i oddaje za to życie, prawda? Czyli największą, można było powiedzieć, wartość za tą prawdę. Więc rzeczywiście, jakie my współcześnie mamy narzędzia do tego, żeby móc odnaleźć tą prawdę, o której mówił Heidegger, ta aletheia, ta nieskrytość w języku w ogóle u starożytnych, która daje się odkryć, czyli jest w pewien sposób jawna. Mamy do niej dostęp, tak? Ale jaki to jest dostęp właśnie? Nasuwa mi się analogia Heideggera znowu do melodii, prawda? Melodia zna prawdę o samej sobie.
I w momencie, kiedy ktoś w całej orkiestrze fałszuje, no to wiadomo, że już jest jakieś tutaj światełko się zapala, że niestety jest naruszona prawda o samym sobie. I w tym wypadku Heidegger też często odwoływał się do czasu. Bycie i czas to jest jedno z większych dzieł, gdzie człowiek jest uwikłany w czas, to znaczy jest i w przeszłość, w teraźniejszość, w tu i teraz i oczywiście w przyszłość. I on musi jak gdyby w tych być koherentnym do tych trzech odczuć czasu, co jest też swoistym rysem jego prawdy, bo na te różne doświadczenia składają się różne jego odczucia takie filozoficzne też, prawda, jeśli faktycznie jest tak głęboko wmyślony w siebie. No jest to zadanie. Czyli pani tutaj mówi o tej tak zwanej właściwości bycia, tłumaczoną na autentyczność bycia. Także, dokładnie, prawda? Tak. Co jest pewnie, wydaje się, błędem w tłumaczeniu, bo to jest pewna nakładka sartrowska z tego, co się orientuje, ale mniejsza o to. W każdym razie, w takim razie, jeżeli mówimy o jakiejś autentyczności bycia, prawda? Bycie sobą, no to wchodzimy nieuchronnie w pewien wymiar etyczny. Czyli być może tego kryterium powinno się szukać w praktyce, w codzienności, w czynie. W aksjologicznym. Nie? Tak, aktyczny ruch o aksjologicznym, czyli tutaj jest kwestia jakiegoś bycia prawdomównym na przykład, prawda? Tak. Że tu się ogniskuje problematyka w konkrecie właśnie, w codzienności, prawda? W sytuacji jakiejś próby, gdzie ja mogę właśnie być sobą, być prawdomówny, być prawdziwy, albo mogę sobie zaprzeczyć. I tutaj ta siła intuicji, myślę, o której pani przed chwilką wspomniała, prawda? Że nie ma innego ostatecznego kryterium, jak właśnie poczucie bycia sobą, prawda? Owszem, są te części rozum, wola, ja chcę być jakiś, prawda? I tak dalej, ale koniec końców to, co jest tym elementem ostatecznym, weryfikacyjnym, weryfikującym, no to chyba intuicja. Jeśli na taki etyczny, codzienny grunt tą problematykę prawdy sprowadzimy. Tak, znaczy to mi najbardziej bliższa jest ta taka intuicyjna, intuitywna kategoria czy definicja prawdy, nawet jeżeli nie będziemy używać słowa definicja, tylko to też jest ogromna praca też ze sobą, żeby móc tą intuicję traktować jako takie dosyć narzędzie niezawodne, prawda? Bo jednak bazujemy na pewnym wychowaniu, na pewnym kodeksie moralnym. Nasze doświadczenie weryfikuje w sposób taki czasem bardzo drastyczny nasze pojęcie prawdziwości, ale rzeczywiście ono jakoś kruszy naszą tą wewnętrzność i może tutaj rzeczywiście byśmy mogli się nad tym trochę skupić. Tak, i tu jest ten rozłam między też bycie autentycznym, a nieautentycznym. To znaczy człowiek jest w pewnym sensie skazany na taki jakby pani dramat. Mówiła, że ten fałsz jest aż taki słyszalny. Tak, bo można żyć pozorami, można, prawda, brać pozór za prawdę, tak jak na wstępie powiedziałam o iluzji, o samym sobie. Tak samo można rozpraszać się w jakimś zupełnie, zupełnie nieokreślonym świecie i nazywać go prawdą. Także to jest no. Czyli jednak to odniesienie do rzeczywistości zewnętrznej, tego co obiektywne, to co zawiera się, ta klasyczna koncepcja prawdy, jest jednak niezbędne i niezbywalne. Może nie jest to decydujące, bo jest ta intuicja, o której powiedzieliśmy, ale jednak to odniesienie do rzeczywistości zewnętrznej być musi. No bo ja mogę się czuć i być święcie przekonanym o tym, że jestem świetnym muzykiem, prawda? No ale otoczenie zewnętrzne ma troszeczkę inne zdanie na ten temat, prawda? Tak, dokładnie. Może też tak być. Tak, aczkolwiek tutaj, żeby tak troszeczkę nie było nam tak za dobrze, są przecież znane przypadki, że muzycy, artyści zostawali odkrywani dopiero po śmierci. Właśnie z tego względu, że pewna grupa osób, tak zwanych obiektywnych, nie była w stanie docenić na poziomie jakby życia tego artysty, jego talentu. I wydaje mi się, że tutaj to odniesienie do zewnętrzności też jest słabe, dobrze, że jest, bo jest konieczne, jest jakimś tam warunkiem tutaj koniecznym, ale rzeczywiście, drugie, to już powtarzam to, co pan powiedział, że nie jest też rozstrzygający. Przydaje się, ale też nie można na nim zbytnio polegać, bo wtedy na przykład spotkamy geniusza, ale jest w towarzystwie, nie wiem, setki ludzi kompletnie głuchych na jego talent i wtedy oni mówią, zakrzykują całą rzeczywistość, wszystkim ludziom mówią, nie, on nie umie grać,
grać, on nie umie malować, on w ogóle śpiewać to już na pewno nie potrafi i odsuwamy go. A tu się okazuje, rodzi się następne pokolenie, które mówi, o rany, to w ogóle jest objawienie, to jest odkrycie, czemu ten człowiek poszedł na margines. Więc tutaj ten obiektywny świat czasem zaciemnia, to byłoby to, co mówił też Heidegger, który widzę, że tutaj chyba najbardziej jakoś nas fascynuje. Dlaczego tak ostatnio? I on zresztą próbował sięgać do tych źródeł, prawda, zapomnianych przez współczesnych, tak. Że zakrywa się ta prawda, że my ją ukrywamy poprzez tą codzienność, poprzez tą rutynę, ale ona cały czas gdzieś jest, więc my musimy po prostu kopać, ile się da, doświadczać poprzez tą autentyczność bycia, poprzez, no właśnie, cały czas weryfikowanie swoich takich doświadczeń, przyzwyczajeń, aż w końcu po prostu ta prawda przeniknie przez nas niczym po prostu być może medium. A z wolnością prawda jest mocno związana, bo to jest jakieś takie odwołanie do Ewangelii, prawda? Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. A co znaczy wolność w tym rozumieniu? Człowiek uwikłany w czas, prawda, ma momenty jakichś rozjaśnień egzystencji i zaciemnień. Można powiedzieć, są to pewne prześwity prawdy, tak jak to... Też oczywiście Heidegger tutaj troszkę pokazywał. Tylko te prześwity wymagają od nas aktywnego zaangażowania, czyli myślenia po prostu. Tak, rozpoznania tego. Tak. Tak. I tu jest ta właśnie wolność też, tak. Prawda? No bo my w ogóle chcąc coś odkryć, już się nakierowujemy na to doświadczenie. Bez tego aktu wolności, takiego zupełnie... spontanicznego nie byłoby tak naprawdę też nic. Ja bym jeszcze wrócił na sekundkę do tego przykładu, który pani przed chwilką podała, dotyczącego tego problematycznego odniesienia, jeśli chodzi o obiektywizm, prawda, w przypadku prawdy. Znaczy to, co pani powiedziała, to rzeczywiście potwierdza konieczność odwołania do rzeczywistości zewnętrznej, ale zarazem pokazuje problematyczność. Znaczy to nie jest 0-1, takie proste, prawda? Więc tylko tyle bym jeszcze tak tytułem pewnego uzupełnienia pozwolił sobie dodać. W tym momencie i jeśli mogę, odniósłbym się jeszcze do tego, co pani przed chwilką powiedziała, tym wątku ewangelicznym. Jest jeszcze jeden moment, co najmniej jeden moment w Ewangelii, przynajmniej jeden przychodzi do głowy, kiedy Piłat zadaje to pytanie, prawda, Jezusowi, a cóż to jest prawda? Dokładnie. No i odpowiedź, jaką daje Jezus, jest zaskakująca, ponieważ on mu nic nie odpowiada, milczy, ale to jest wymowne milczenie. Prawda? Jeden z filozofów, kiedyś czytałem pewną interpretację, powiedział, że można czytać to, co zrobił Jezus, czy czego nie zrobił, znaczy, że milczał wobec tego pytania, jako właśnie danie odpowiedzi z siebie, z całego. Prawda? On nie udzielał odpowiedzi słownej, on odpowiedział świadectwem swojego życia, tak można powiedzieć, prawda? Nie ustąpił ze swojej drogi, prawda? Tak. Nie potwierdzał, nie zaprzeczał, po prostu był. Bo tak? Prawda sama się... I to byłoby tak. Ten przykład tego autentycznego też przejawiania się bycia, o którym też mówił Heidegger. Tak, i Kartezjusz też tutaj jakoś mi się nasuwa z pojęciem oczywistości. Jasne i wyraźne idee, prawda? Coś jestem w stanie jasno i wyraźnie określić. To też intuicyjnie. Jest. Tak, i znowu intuicja tak. Tutaj intuicja znowu się odzywa, tak. To nie ma innego sposobu. Ciekawą jest rzeczą, jak jeszcze tak wrócić może do tej kwestii rzeczywistości zewnętrznej, tego odniesienia, że koncepcja klasyczna, o której powiedzieliśmy, która jest takiej tradycji tomistyczno-arystotelesowskiej, powiedzmy, prawda? I właśnie przywołana przed chwilką przed panią koncepcja kartezjańska. One zakładają to odniesienie, że prawda to jest coś na styku między mną, między człowiekiem a światem, jako takim, tam to odniesienie jest w tych koncepcjach. Natomiast późniejsze koncepcje, właśnie tutaj przywołane przez panią koherencyjna, czy jest taka koncepcja aklamatywna, która mówi, że prawdą jest to, do czego większość zgodzi się, że jest prawdą. Tak, poprzez aklamację. Czyli takie demokratyczne, powiedzmy, kryterium, prawda? Pragmatyczna koncepcja, czyli to, co przynosi konkretny pożytek. To jest prawda. To jest ciekawe i to jest jakoś chyba symptomatyczne, wydaje mi się, że te późniejsze koncepcje, one rezygnują z tego odniesienia do rzeczywistości jako takiej i czynią z pojęcia prawdy pewną umowę, jako się siłą rzeczy relatywizują, że według tych koncepcji można mówić właśnie o mnogości prawd, różnych prawdach. Tylko pytanie jest zawsze takie, no właśnie, ja już to pytanie zadałem na początku naszej rozmowy. Fałsz to znaczy co w gruncie rzeczy? Kłamstwo? Jak tutaj zważyć, prawda, te sprawy?
jak to postawić? No bo cały czas jest to ciążenie właśnie w prawdzie do wyłączności w tym pojęciu. To znaczy kłamstwo w pewnym sensie zakłada, że okłamywany nie zna prawdy. Mhm. Ale może ją poznać. Ale może ją poznać i jak ją ma rozpoznać? A w pewnym sensie ten, który kłamie, w pewnym sensie szanuje prawdę. To znaczy on wie, że ma ją ominąć z jakiegoś powodu. Ona stanowi dla kłamcy wartość. Także zaczyna się taki tutaj trochę taki antynomiczny dialog. Myślę, że też musimy niezależnie porozmawiać o tym fałszu, kłamstwie i to wszystko jakoś tutaj uzgodnić, prawda? Bo to będzie bardzo, bardzo nam potrzebne. I znowu tutaj prawda i kłamstwo to dialog człowieka z człowiekiem. To znowu jesteśmy na scenie dramatu, jakby tutaj Józef Tischner powiedział, ludzkiego dramatu. Czyli jesteśmy w każdej sytuacji właściwie narażeni na iluzję prawdy. Taka, ale rozpoznajemy ją właśnie dzięki czemu? Mówiliśmy o tej intuicji, tak, ale intuicji. Co to tak naprawdę? No właśnie. Bo musimy i sami sobie powiedzieć i przecież też jakoś się podzielić, prawda, tym. Trudno mówić o intuicji inaczej niż przez odwołanie, po prostu przez jakieś metaforyczne jakiś błysk, jakieś takie, Bergson, taka pewność, prawda? Tak. No właśnie Bergson tu jest mistrzem, tak, prawda? Tak. To jest, nie ma pewnego procesu dochodzenia do czegoś, tylko ja od razu wiem, po prostu. I to samo sobie stanowi dowód. Tu mówiliśmy o tej oczywistości właśnie, prawda? Mm-hmm. To poczucie, ja bym powiedział, jasne, po prostu ja intuicja to jest poczucie, że to jest oczywiste, pewne. Mm-hmm. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to może nie do końca jest satysfakcjonujące. No, mm-hmm. Mamy pewien problem z tym pojęciem, aczkolwiek trudno chyba je inaczej zastąpić, prawda? Tak, intuicja jest, że intuicja bierze w sobie zawiera te wszystkie jakby czynniki, które są w człowieku i ten moment umysłowy i taki duchowy i metafizyczny, generalnie jest to taki konglomerat wszystkiego, co się w nas dzieje. Dzieje się to w ciągu jednej setnej sekundy tego doświadczenia, spotkania z czymś, czego doświadczamy. I wtedy intuicyjnie wiemy, że to jest coś dobrego, coś złego. Tu jest fałsz, tu jest prawda i za czymś idziemy. Oczywiście ta intuicja może nas czasem mylić, mamić, ale jest narzędziem, nad którym można pracować, które oczywiście mogło się stępić też podczas naszych cywilizacyjnych, prawda, i technologicznych podbojów, ale jest czymś, co nam towarzyszy od zarania dziejów i pewnie miejmy nadzieję, że będzie dalej. Tak, tak. No, intuicji nie można analizować racjonalnie na pewno. Jest to coś wewnętrznego. Nie daje się rozebrać na czynniki, podczynniki, nie da się. Tak. Tak. No i też chyba intuicja jest kształtowana poprzez wychowanie, kulturę, bo przecież nie wiem, też dzieci w swoich domach albo doświadczają też w języku ze swoimi rodzicami takiego pojęcia, że się, nie wiem, ktoś mówi, że nie wiem, no mamo, powiedz mi, a dlaczego mam ubrać tą czapkę dzisiaj, nie jutro, może to nie jest najlepszy przykład, a mama mówi, wiesz, no bo tak czuję, że tak będzie dobrze, albo że jeżeli pojedziesz na tą zieloną szkołę, a się boisz, to zobaczysz, że to będzie dobrze. A dziecko pyta, mamo, no dlaczego? Mówi, to taką mam, wiesz, intuicję. Więc jakby to się pojawia też trochę w języku. No ale w kulturze to wydaje mi się, że jeszcze bardziej tak. Czy w malarstwie? No intuicja, no tak. W muzyce, mi się, że na tym bazuje większość twórcy. Pytanie, pewnego rodzaju natchnienie, tak? Jakoś intuicja, natchnienie, to są te wszystkie takie wspaniałe w sumie, ale dosyć nieokreślone cechy, ale chyba jedne z najpiękniejszych, jeżeli chodzi o ludzką kondycję. Tak czasem się zastanawiam, jak się intuicja ma do dedukcji. To tak wchodzimy już w tematy akademickie. No to nie tutaj logika nie lubi intuicji, wydaje mi się, pani Beatko. Oczywiście, a to jest takie jakby troszeczkę irracjonalna płaszczyzna. No tutaj jest bardziej. Tak, no tutaj dedukcja. Wydaje mi się, że tutaj te zmysły to tak będzie to duża polemika, ale pewnie można nad tym się zastanawiać kiedyś. Znaczy myślę, że takim jednym z filozofów Pascal mi się w tym momencie przypomina, kiedy mówi o racjach rozumu i o racjach serca. Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. No, co to jest serce? No, to jest nic innego też jak próba właśnie oddania tego, co tutaj określamy mianem intuicji. Tak. Że po prostu człowiek wie, jak kocham, to kocham i już, prawda? Nie ma dyskusji. Nie ma czego rozbierać na czynniki, bo jak zacznę rozbierać, to się odkocham po prostu. Albo się nie odkocham, to sobie zdam sprawę, że właśnie idiotyczne, za przeproszeniem, jest próba uzasadniania.
Tak, bo to jest inny porządek, no inny język, w ogóle inny świat, tak? I to, tak. Nie na miejscu wręcz, prawda? Uzasadnianie miłości, tak, na przykład, prawda? Tak. To jest dane po prostu w przeżyciu, czyli w intuicji, prawda? Jakoś teraz mi się przypomniał Diogenes, nie wiem dlaczego. Wyszedł pewnego dnia ze swojej beczki, a wiadomo, że zamieszkiwał w niej dość komfortowo, i wziął lampkę do ręki i postanowił pochodzić trochę po Agorze Ateńskiej. Zadano mu pytanie, a co ty tak, Diogenesie, dzisiaj spacerujesz? A, bo szukam człowieka. Tak, szukam tak, człowieka. Tak, też to bardzo. Ale jak do tej pory tylko pozory jakieś tutaj minąłem. Tak. I ciekawa jestem, jak tutaj, bo to światło nie jest obojętne. To zagadnienie światła jest jakimś metafizycznym widzeniem, do którego zdolni są ludzie. A więc gdzieś może jakaś tam cząsteczka w tej intuicji jest też. Mm-hmm. Taka, i ta prawda, innego. ta ręka tego Diogenesa, tak. To światło, prawda? Tak. Często prawdę utożsamia się, tak, z pewnego rodzaju oświeceniem, tak, oświetleniem. Tak. Czy też z tą, no, znowu wracając do starożytności, ale teją, tą nieskrytością. Dokładnie. Iluminacja u świętego Augustyna. No, gdzieś tak. Po prostu to też jest jaśnie. Intuicja. Także tak. Cały czas jakby kręcimy się wokół. Tak, tylko żeby było to światło, prawda, no to właśnie ono jest niezależne ode mnie, prawda? Czyli znowu wraca tutaj ten moment jakiegoś współgrania między mną a czymś poza mną. Czymś nawet poza żeby mną. Tego nie dookreślać, tak. To czymś, co tak. Jest poza mną. Tak. Czymkolwiek, kimkolwiek tak. Co by to jest, nie było. Co by to tak. Było. Tak. Bo byśmy może niedługo doszli do takiej teologicznej wizji prawdy, prawda? W Bogu jest ta prawda. Światłość. Tak, to też jest jakby jedna, oczywiście dla ludzi religijnych prawda jest też jedna. Tak. I jakby w obrębie tutaj jest to pewnego rodzaju aksjoma. Jest to swoisty dogmat. Tak, dogmat. I... No prawda w sztuce, pani Marzenko. Prawda w sztuce, tak, w wielu sztukach. Dzieła są tak znakomite. To tutaj powiem szczerze, że prawdy podczas oglądania dzieł filmowych, arcydzieł często weryfikuje na zasadzie właśnie takiego doznania, takiego olśnienia, przeżycia, katarzis. Wtedy czuję, że to dzieło po prostu zupełnie, jak to by powiedział też jeden z filozofów, nicuje, zupełnie przewartościowuje też często moje filmy. Kiedyś możemy, mam nadzieję, porozmawiamy o tym, które filmy wywróciły nasze życie do góry nogami, które zmieniły nasze życie. Ja absolutnie jestem człowiekiem uformowanym, uformatowanym i nadal formowanym przez filmy, które oglądam po 10-12 razy. To jest dla mnie taka probierz tego, jak ja się zmieniam. Jaką ja mam wrażliwość, czy ona się stępiła, czy jest lepsza. I o zgrozo czasem dochodzę do różnych wniosków, ale z chęcią się podzielę tutaj tymi sprawami. Nasuwa mi się taka analogia z dziełem Paula Gauguina, który namalował dzieło takie filozoficzne, właściwie niektórzy zaliczają je do egzystencjalnych dzieł, bo jego tytuł brzmi: kim jesteśmy, dokąd idziemy i skąd przychodzimy. I właściwie można się zastanowić, tutaj wszystkie trzy pytania są bardzo filozoficzne. To może jeszcze zanim skończymy, to ja bym tylko powiedział, że jest jeszcze a propos prawdy problematyka stara, filozoficzna problematyka transcendentaliów, znaczy jedność pomiędzy prawdą, dobrem a pięknem. Dlaczego jeszcze to pozwalam sobie przywołać? Dlatego, że pani przed chwilką mówiła o tych filmach, które panią formują i pani powiedziała o tych filmach w kontekście prawdy, ale jak rozumiem te filmy, mogłaby pani równie dobrze o nich powiedzieć, że to są dobre filmy po prostu. Dobre i piękne. Czy dobre jak pani i piękne. O dziele Paula Gauguina. Tak, i dobre, i piękne, i prawdziwe dlatego. Prawda? Dobro, prawda, piękno. Czy można te pojęcia rozłączyć? Czy jeżeli coś jest prawdziwe, bo to nad tym pojęciem prawdy sobie dzisiaj rozmawiamy, to czy moglibyśmy, czy właśnie nie moglibyśmy uznać, że zarazem to, co prawdziwe, jest i piękne, i dobre? Może to jest też jakieś kryterium, prawda? No... Tak, tylko żeby nie utożsamiać się, można powiedzieć, prawdy tylko z pięknem i żeby prawda nie była, no nie wiem, jakimś pragnieniem, bo też to nie jest definicja prawdy, prawda, że ja czegoś pragnę, to na pewno jest to prawdziwe, ewentualnie jest to piękne i jest prawdziwe, czy to, jak się tak odwróci to.
Ale to już są takie bardziej szczegółowe rozwiązania, które myślę, że też wrócimy, jak będziemy kiedyś mówić o pięknie, to znowu wrócimy do tych rzeczy. Tylko te trzy rzeczywistości, mam wrażenie, że rzeczywiście przynajmniej podczas doświadczenia, jak oglądam jakiś film, to wydaje mi się, że zachodzi takie niesamowite uzupełnienie, że ten film jest piękny poprzez to, że jest dobry i jeszcze w dodatku czuję w nim prawdę, że to wszystko zachodzi i to nie sposób tego po prostu właśnie odróżnić. I to stanowi jakby obiektywnie, można tak użyję teraz specjalnie tego słowa, że o niesamowitości tego dzieła, o jego wyjątkowości, oryginalności. Czyli możemy podsumować naszą dyskusję, do czego udało nam się dojść. To pojęcie intuicji tutaj wracało niczym bumerang wyrzucony z ręki, prawda? Czy panie może tutaj chciałyby coś jeszcze od siebie na koniec naszej dyskusji powiedzieć? Czyli kończymy trzykropkiem, jak rozumiem, tak? Tak, może zachęćmy poszukania w tej intuicji, prawda? Że ta intuicja otwiera nam drogę do poszukiwania prawdy poprzez autentyczność, o której mówił Heidegger, i poprzez właśnie, i co jeszcze? No gdzieś tutaj znowu sięgam do starożytności, właśnie szukałam tego sformułowania, żeby czegoś nie przestawić. Zawsze było moją niezłomną zasadą mówić prawdę, Sokrates. Chociaż tak bardzo często był posądzany o różne fantazje i uważano, że z prawdy robi kłamstwo, a z kłamstwa robi prawdę i potrafi po prostu w dialogu z drugim człowiekiem coś takiego stworzyć, ale jednak kryterium głównym w jego życiu było dążenie do prawdy. I umarł za tą prawdę. Tak. Czyli intuicja, ale dodalibyśmy, myślę, wszyscy się zgodzimy, że do tej intuicji trzeba się jednak jakoś dokopywać, prawda? A to dzieje się tylko poprzez samodzielne myślenie, prawda? Poprzez zapytywanie, krytyczne poszukiwanie źródeł, prawda? I wtedy jest szansa jakiegoś błysku właśnie, prawda? Że oto właśnie to. Czyli jedno słowo, rozjaśnienie egzystencji jest swoistą prawdą. Tak jest. A o filozofii dzisiaj rozmawiali Wojciech Zalewski, Beata Sarabato, Marzena Dudziuk-Koluch.